Błonie, Rokitno. Całkowicie przystanek kolejowy jest już ukończony. Działają wyświetlacze, działa Iwona, jest nawet mały parking, no i oczywiście są schody, wejścia i ogólnie wszystko jest. Nawet pojawiły się wiaty i są wszystkie ławki, czy oczywiście śmietniki. Natomiast jak ta budowa postępowała? Krok po kroku. Od suchego pola do przystanku kolejowego. Zobaczmy to w dzisiejszym filmie, w którym podsumujemy sobie całą tą inwestycję krok po kroku. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanusz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji prosto z Błonia, konkretnie Błonie Rokitno, bo tak ten przystanek kolejowy się nazywa. Choć pierwotnie, podczas nagrywania tego pierwszego filmu w październiku 2022, ten przystanek kolejowy jeszcze miał nazwę roboczą Rokitno i dopiero pod sam koniec budowy dowiedzieliśmy się, że to jednak będzie Błonie Rokitno. Na inwestycja postępowała krok po kroku. Przez cały rok Wam pokazywałem od października 2022 do października 2023. I teraz w 2024 roku, kiedy mam chwilę przestoju w nagrywaniu aktualnych filmów, mogę Wam to podsumować, jak faktycznie ta inwestycja postępowała krok po kroku. Bo już w październiku była ustawiona jedna krawędź peronowa, jeżeli chodzi o elki peronowe. Jak widzicie, one tutaj są zamontowane prawie na całej długości, prawie, bo jak widzicie, tutaj jest jeszcze dziura i jeszcze rzeczy zostało do zrealizowania. No i co widać na tych ujęciach jest to, że sama sieć trakcyjna jest zamontowana do starych słupów od sieci trakcyjnej, nie do bramek, które się pojawiły tutaj jeszcze kawałek później. Pojawiły się też oczywiście nowe tory, nowe podkłady, nowy przejazd kolejowy i wszystko zostało też wymienione w okolicy. No i oczywiście pojawiły się tam jakieś gratisowo dwa nowe perony i na sam koniec nawet pojawił się parking. Tutaj pierwotnie nie był planowany w ramach tej inwestycji. Tutaj na drugim końcu możemy zobaczyć sam przejazd kolejowy, który się zmienił całkowicie nie do poznania. W tym miejscu, jak widzicie, był już on wtedy zamknięty, był całkowicie rozebrany, później całkowicie wybudowany de facto od nowa, z nowym też przejściem dla pieszych, którego wcześniej tutaj oczywiście nie było, jak widzicie na załączonym obrazku. No i wtedy przez jakiś czas był po prostu zamknięty i wyłączony z użytkowania dla wszystkich. Piesi też nie powinni z niego korzystać, chociaż same rogatki działały podczas tego remontu przejazdu kolejowego, więc w teorii można było widzieć, kiedy po prostu pociąg jedzie bądź nie jedzie. Mało tego, jeszcze w dzisiejszym filmie, tylko Wam powiem, na sam koniec będziecie mieli taki specjalny film dla Was, gdzie będzie widać porównanie idealnie, jak to wyglądało przed rozpoczęciem budowy i jak to wygląda teraz, tak jakby to po prostu w trakcie filmu cała inwestycja była budowana w jednym szybkim timelapsie. Więc dobra, to za chwilę, do tego dojdziemy za mniej więcej 10 minut, tymczasem przenieśliśmy się już teraz do stycznia 2023. Gdzie jak widzicie na załączonych obrazkach, no tak, mamy już sieć trakcyjną przeniesioną. Są obydwie dwie krawędzie peronowe, jeżeli chodzi o elki peronowe, zamontowane po jednej i po drugiej stronie torów. Nowe tory są po jednej i po drugiej stronie. Jest nowy oczywiście tłuczeń, no i właśnie pojawiły się bramki, do której zostały przyczepione, do której przyczepiona została sieć trakcyjna na jednym i drugim torze. Z kolei w kwietniu już 2023 inwestycja poszła jeszcze o krok dalej. Zaczęły się pojawiać faktycznie już elementy płyty peronowej. Po jednej stronie, na peronie północnym było wszystko gotowe. Na peronie południowym, na którym właśnie lecimy, jeszcze nie. Widać, że gdzie były studzienki, one jeszcze były pootwierane. Wszystkie prace tam, jeżeli chodzi o elementy kablowe, jeszcze cały czas były ustawiane, natomiast same perony mniej więcej już były dosyć mocno zarysowane i było widać gdzie, co i jak. Sam przejazd kolejowy, jak widzicie, był już przejezdny i był już oddany do użytku, chociaż nie był on w pełni funkcjonalny. Rogatki były faktycznie, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, natomiast nie było jeszcze szlabanów działających takich dużych. Chcecie, dobra, szlabany są, tylko one są bardzo krótkie. I jakby możecie zobaczyć, jakie są tutaj problemy, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało na takim pewnym sławnym ujęciu. Na pewno kojarzycie to ujęcie z początku intra mazowieckich inwestycji. Faktycznie wszystkie odcinki tak się nazywają, znaczy tak się zaczynają. No i to jest właśnie to miejsce. Błonie i są szlabany, które się podnoszą i przejeżdża ten pociąg. Tak, dokładnie to zostało nagrane właśnie w kwietniu 2023. No i jak widzicie, ten przejazd kolejowy już tak mniej więcej wyglądał podobnie do samego końca. Pomijając sam aspekt, że tutaj jeszcze nie ma przejścia dla pieszych, które
się pojawiło oczywiście później w ramach budowy kolejnych prac. Tymczasem w czerwcu 2023 sama płyta Poronowa była już mniej więcej gotowa i cały jej kształt był już mniej więcej na miejscu. Pojawiły się latarnie, płyty Poronowe były wszędzie już pokładane, sam peron właśnie już mniej więcej był zrysowany, oczywiście jeszcze bez żadnych elementów małej architektury, pozmijając same ogrodzenie, które się znajdowało na po drugiej stronie od krawędzi peronowej peronów. Pociągi przejeżdżały oczywiście przez peron bez zatrzymywania jeszcze wtedy, natomiast to się zmieniło chwilę później, jak zobaczycie na kolejnych ujęciach. Bardzo przenosimy się do kolejnego miesiąca, konkretnie we wrześniu. Wrześniu 2023 pociągi już się zaczęły zatrzymywać na peronie. I peron ogólnie na początku był dosyć pusty. To się, no, jest tutaj wszystko, co powinno być, tak? Informacja pasażerska, który to jest peron i która jest godzina. Jest. Są ławki? Są. Śmietniki są? Są. Peron drugi? Jest. Peron pierwszy? Jest. Zegary działające? Są. Infokioski niedziałające? Są. I do skład jazdy w gablotach? Jest. Więc mniej więcej wszystko całkiem sprawnie to już działało. Nawet była Iwona, która już faktycznie mówiła komunikaty głosowe o tym, za ile przejedzie pociąg, bądź za ile z jakim opóźnieniem przejedzie pociąg, bądź że przejedzie pociąg bez zatrzymywania na stacji. Więc faktycznie te elementy już faktycznie były funkcjonujące, ale cały czas brakowało tej wiaty. Wiata, która miała się tutaj pojawić, więc wiaty jeszcze wtedy nie było, tych 200-metrowych obydwu peronach. No, ale już się pojawił wtedy parking rowerowy, który jak widzicie we wrześniu był całkiem pusty. To się oczywiście zmieniło później i teraz z tego co wiem, całkiem dużo pasażerów nawet korzysta z tej stacji, znaczy z tego przystanku kolejowego. Nie tylko łącznie dojeżdżając rowerem, też dochodząc na piechotę, no i korzystając z tego małego, ale jednak parkingu, no i tam z tego zaplecza budowy, które zostało całkowicie później w teorii przearanżowane na parking, a w praktyce to po prostu osoby tam się parkują. No niestety nie ma też wyjścia z drugiej strony, ale tutaj z kolei się pojawiły schody, tak? Na ten peron pierwszy, który widzimy nasz bliżej, pojawiły się ekstra schody, natomiast tutaj w październiku 2023, kiedy już właściwie wszystko było zakończone, było oficjalne oddanie do użytku i nagrywam właśnie ten film, możemy zobaczyć, że na ten peron jest tylko i wyłącznie jedno wejście. Bardzo brakuje wejścia od drugiej strony, biorąc pod uwagę, że tutaj wzdłuż ulicy po prostu ludzie parkują swoimi samochodami. Oczywiście wiata, która się pojawiła z miejscami do siedzenia, jest na pewno na duży plus, bo jak widzicie, wiata jest pokaźnych rozmiarów i ona nas spokojnie chroni przed deszczem i wiatrem. Więc to faktycznie jest dobry element. Mało tego, są infokioski, które działają. Działają razem z oddaniem do użytku samej stacji. Więc to też jest dosyć duże wydarzenie. Mało tego, idąc krok dalej, pojawiły się szlabany dla pieszych, którzy faktycznie tutaj mają swoje przejście. Co prawda szlabany cały czas, jak widzicie, się znajdują tylko i wyłącznie po jednej stronie, tam gdzie samochody przejeżdżają i w drugą stronę nie ma szlabanów, więc nie ma pełnych rogatek. No, no, no cóż. Też się pojawiło nowe przejście dla pieszych, żeby dało się dostać faktycznie do samej stacji. No i tutaj parking rowerowy, jak widzicie, ma już trochę rowerów. Pojawił się też tutaj chodnik wzdłuż peronów. Tutaj się ciągnie bezpośrednio do tego nowego parkingu, który został tutaj wybudowany kawałek dalej. Więc te elementy faktycznie zostały tutaj zrealizowane. Wiata stoi, a tutaj po prawej stronie powstał właśnie nowy parking. Parking znajduje się od strony, gdzie dojazd do niego jest trochę utrudniony, ale dla sprawniejszych kierowców to nie jest większy problem, tylko faktycznie trzeba wjechać już od samego Błonia niż od Rokitna. No i w tym miejscu się znajduje, mają tutaj, jest trochę tych miejsc parkingowych, można na spokojnie się tutaj zatrzymać i wjazd jest właśnie od tej strony schowanej trochę bardziej, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda. Trochę bardziej schowanej, bo oczywiście wiadomo, że lepiej byłoby, gdyby dojazd do przystanku kolejowego Błonie Rokitno był też od Rokitna. Dojazd na ten parking jest tylko i wyłącznie od samej ulicy Kalinowej, natomiast no, tam z Kalinowej do Grzegorza Nowakowskiego jest trochę utrudniony dojazd, więc to faktycznie jest na minus. Ale parking jest, miał być tutaj wybudowany też dojazd bezpośredni do Nowakowskiego, ale czy udało się go zrobić, tego nie wiem, bo faktycznie tutaj nie byłem od ostatnich ujęć. Tutaj widzicie w filmie. Natomiast parking wzdłuż ulicy Łąki w teorii miał powstać, czy powstał, możecie zobaczyć jadąc na miejsce na tą inwestycję teraz. Tymczasem teraz możemy zaobserwować zupełnie coś innego niż przed chwilą, a mianowicie ujęcia side by side, jak to faktycznie wyglądało w październiku 2022, później schodzimy w dół, styczeń 2022 w prawo, czerwiec 2023 i do góry październik 2023 w kształcie takiej litery U. Musicie patrzeć na te ujęcia, dlatego żeby ujęcie ostatnie i najnowsze były obok siebie. Tak specjalnie to właśnie poukładałem na tych czterech kafelkach i tak samo będziecie widzieć teraz z jeszcze trzech różnych perspektyw, więc teraz przejdziemy już mniej więcej nad tą całą inwestycją.
i za chwilę to zobaczycie z lotu ptaka, jak dokładnie ta inwestycja wyglądała z starymi przejazdami kolejowymi, ze starą ulicą, z starym układem drogowym, no i z tym wszystkim, co tu właśnie w tym miejscu widzicie. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o samą inwestycję, mogę powiedzieć, że ona została mimo wszystko całkiem szybko zrealizowana, jak widzieliście na ujęciach, była realizowana we formule projektuj i buduj. Cała inwestycja kosztowała 14 milionów złotych netto, w tym wartość parkingu to jest prawie 450 tysięcy. Oczywiście na samych peronach mamy oświetlenie nowoczesne LED, są ławki, są gabloty ze skutem jazdy, czytelne oznakowanie, tablica informacyjna, wiaty, no i 200 metrów długości, jeżeli chodzi o perony, a konkretnie dwa perony. Z ciekawszych elementów są oczywiście jeszcze same stojaki rowerowe, no i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o to. A, no i oczywiście są jeszcze też drogi dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o po prostu drogi prowadzące, więc to faktycznie też zostało tutaj wytyczone. No i są pochylnie, nie tylko łącznie jest jedno wejście za pomocą schodów, również się znajdują pochylnie, więc perony, przynajmniej w teorii, są dostępne dla wszystkich. Pociągi prawie wszystkie się tutaj zatrzymują. Z ciekawych aspektów jest to, nie powiem dokładnie teraz, bo tego nie przytoczę, ale pamiętam, że w pierwszym odcinku z właśnie tej inwestycji powiedziałem, że tutaj będzie zatrzymywać się więcej pociągów niż na stacji krańcowej Warszawa Główna, która została oddana do użytku wtedy mniej więcej jakoś w niedalekim odstępie czasu, więc to dosyć śmiesznie wygląda. Na Warszawie Głównej na początku mniej pociągów odjeżdżało niż faktycznie z tego przystanku kolejowego. No to chodzi oczywiście o to, że Warszawa Główna jest w kiepskim miejscu usytuowana, no i tam pociągi kończą raczej jak które są skazane, że tak to powiem. Znaczy, nie znam zbyt dużo osób, które faktycznie chciałyby dojechać do Warszawy Głównej, choć pociągi stąd jadą bezpośrednio do Warszawy Głównej. Tak jak powiedziałem, tutaj prawie wszystkie się pociągi zatrzymują. Oczywiście pociągi pośpieszne, które jadą dalej, na przykład w kierunku Łodzi czy w kierunku innych rejonów, oczywiście się nie zatrzymują na tym przystanku kolejowym, natomiast większość pociągów kolei mazowieckiej się zatrzymuje, pomijając pociągi przyspieszone, które pomijają albo stacje również Pochocin, albo stacje nawet Ożarów Mazowiecki, te pociągi nie zatrzymują się tutaj w Błonie Rokitno i co ważne, ta stacja kolejowa, znaczy ten przystanek kolejowy znajduje się w strefie, trzeciej strefie biletów kolei mazowieckich i poza strefą zarządu transportu miejskiego, czyli na karcie miejskiej nie dojeżdżacie tutaj, bo po prostu to się znajduje poza drugą strefą biletową. Druga strefa biletowa się kończy w Puchocinie, czyli na kolejnym stacji, patrząc od tej strony jadąc w kierunku Warszawy. A Warszawa, patrząc teraz na tych ujęciach, znajduje się po lewej stronie wszystkich ujęć, które mamy teraz tutaj rozdzielone. Przy okazji na tych ujęciach dalekich możecie zobaczyć, jak naprawdę ten przystanek kolejowy się znajduje pośrodku pól. Czy on jest tutaj w tym miejscu niezbędny? Tak, bo dosyć dużo osób korzysta z mimo wszystko. Dochodzą po prostu z okolicznych wiosk, że tak to powiem, więc jest tutaj potrzebny. Tym bardziej, że stacja Błonia jest ładny kawałek dalej. Ja przeszedłem na piechotę często ten odcinek z Błonia do Błonia Rokitno, jak w zimą tutaj chciałem się dostać i nagrywać dla was te filmy, więc wiem, że faktycznie jest to kawałek do dojścia. 20 minut mniej więcej się szło, natomiast te dojście, te i tak lokalizacja na pewno poprawi dostępność kolei w tym miejscu. Na minus, co bym chciał powiedzieć z własnej strony, to jest to, że się pojawiły tutaj infokioski, a nie faktycznie tablice, które pokazują opóźnienie do pociągów, bo infokioski to są po prostu wyświetlacze, które pokazują nam rozkład papierowy, tylko w formie elektronicznej, a przydałoby się mimo wszystko tutaj według mnie informacji takie, gdzie sobie po prostu klikami nam pokazuje aktualny rozkład jazdy, jeżeli chodzi o pociągi, które przyjadą, z jakim opóźnieniem, na jaki peron i tak dalej. Takie po prostu czyste, jak mamy takie czytelne, jeszcze bardziej czytelne, jak się znajdują na przykład na stacji Warszawa Wschodnia, czy też oczywiście na Warszawie Centralnej. Tymczasem tutaj możecie zobaczyć coś innego ciekawego. To jest właśnie ten specjal, który dla was miałem przygotowany. Ujęcie, jak to wszystko się zmieniało. Na górze październik 2022, na dole rok później 2023 rok. Widać dokładnie, jak to wyglądało wtedy, kiedy była tylko i wyłącznie jedna krawędź peronowa ustawiona, jeżeli chodzi o elki peronowe. A jak to wygląda teraz? Pojawił się chodnik, dwa perony nowe, wyczyszczone tereny, jeżeli chodzi o same zaplecze budowy. Pojawił się też nowy parking, którego wcześniej nie było. Sama sieć akcyjna jest zamontowana teraz na bramkach, a nie na tradycyjnej słupachocie trakcyjnej. No i oczywiście się pojawiły latarnie na samych peronach, których wcześniej nie było, bo nie było tutaj peronów. Same torowisko również zostało wyremontowane wtedy w ramach tej inwestycji, no i oczywiście przejezdy kolejowe również. Więc mam nadzieję, że taki materiał podsumowujący całą tą inwestycję wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek,
I oczywiście będę nagrywać kolejne inwestycje z mazowieckich inwestycji, jeżeli to będzie to się realizowane w okolicy Błonia, bądź oczywiście w okolicy Warszawy. Niedługo ma zacząć powstawać nowy tunel w Teresinie i tam będę się udawać niedługo, jak już będę mieć najprawdopodobniej nowego drona, bo nad tym aktualnie planuję, a jutro powinien się pojawić kolejny film podsumowujący najprawdopodobniej tunel w Legionowie. Tymczasem jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, a Wiznosza, no i do zobaczenia już niedługo. A tutaj mamy stację Błonie. Cześć!